Cześć, tutaj Karol, czyli Glossy Jam i dzisiaj zagramy sobie w Planet Zoo. Zbudujemy sobie nowy wybieg dla nowego zwierzaka. Jeszcze nie wiem, kto to będzie, ale zobaczymy, jak nam to wszystko tutaj wyjdzie. Dobrze, jedziemy z budowaniem, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Trzeba tutaj trochę rzeczy pododawać, takie na przykład jak właśnie to wejście dla ludzi. Zmienimy też sobie tutaj nieco to otoczenie tego wszystkiego, bo jak widać, trzeba tu trochę pozmieniać. Z tego, co zauważyłem, ci wszyscy goście naszego parku negatywnie reagują na to, jak widzą różne budynki pracownicze. Dlatego trzeba to trochę pousuwać, pozmieniać. Tutaj przesunę tę drogę, żeby ona trochę dalej wychodziła. O, mniej więcej coś takiego. Jeszcze to trochę muszę połączyć. Dobra, tak będzie git. Dobrze, a tutaj pociągniemy sobie taką normalną już drogę dla wszystkich gości. Tylko muszę znaleźć dobrą szerokość, bo to jeszcze nie jest to. To jest zbyt wąskie. Zobaczmy tutaj. To jeszcze trochę też. Może to? To chyba też nie. Takie coś? Jak to tu wygląda? O, nie, nie, nie. To nie to. Zdecydowanie nie to. Dobra. Może to? O, taka byłaby idealna, ale... O, widzę, że coś tutaj nie chce polecieć. Teoretycznie przeszkadza, no ale widać, że tutaj jest miejsce, więc dziwnie to wygląda. Dobra, czyli tutaj też nie chce to pójść. Dobra, od drugiej strony spróbujemy, zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, znowu na czerwono. Coś tu nie do końca z tą drogą dobrze wychodzi, bo no moim zdaniem powinno to jakoś inaczej pójść. No ale dobra, o, tutaj już idzie, tu się nam nie chce połączyć coś. Dobra, tu muszę usunąć to jedno, dobra. Usunięte i może teraz, o, super, dobra, poszło. Gitara, bardzo dobrze. Dobra, mamy już drogę, czyli tutaj nasi goście będą sobie podchodzili. Trochę to może zrobimy tak, że o, tutaj coś odsłonimy. O, za dużo zaznaczyłem. Trzeba trochę to cofnąć. Dobra. I może zmienimy sobie to na coś innego. Tylko ten początek taki, o. Tylko czy to tutaj zmienimy, czy tutaj? No dobra, coś takiego może być, chociaż no, nie do końca jestem tego pewien. Kurczę, właśnie nie widzę nigdzie opcji, żeby można było wysokość zmniejszyć albo zwiększyć tak razem tego całego płotu. Ciągle trzeba jakby no, ciągnąć to do góry albo na dół, no ale nie można wyrównać, czyli tutaj widzicie, mamy jedno takie dłuższe, drugie krótsze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, czyli to nie pasuje totalnie. O nie, czyli muszę teraz cały tutaj zaznaczyć, bo nie usunę tych słupków, no. Dobra, trzeba zaznaczyć. O, gitara, udało się. No dobrze. Kolejną rzeczą, którą... O, dobra, to jeszcze nie to. Wyzwania różne. Dobra, tutaj jak zwykle widzę, że nie działa. Niestety ten research, badania tych rzeczy związanych z parkiem. No ale tutaj czytałem na różnych forach, że to jakby jest tutaj częsty błąd w becie był, więc no jakby trzeba z tym żyć, tak? Dobra, raport z inspekcji. Mamy 3 gwiazdki na 5. No to nie jest aż tak źle. Możemy trochę jeszcze z tą edukacją popracować, bo no sami widzieliście, jedna gwiazdka była, więc tutaj coś wybierzemy. Gdzie tutaj to było? Czy śmietnik jest potrzebny? Nie, tam już jest dość śmietników, nie dajemy śmietnika. Ale za to przyda się inny kubeł, czyli ten tutaj kubeł na datki. Jeden chyba wystarczy, tak myślę. Dobra, teraz trzeba nas z tą edukacją trochę popracować. Jak widzieliście, ta edukacja to była jedna gwiazdka, więc no, trzeba to podciągnąć, żeby ten raport lepiej nam wyszedł. No i datki też są ważne, bo jak mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku, a mam nadzieję, że go oglądaliście, to tam bardzo dużo pieniędzy dostajemy z datków od gości, więc to jest bardzo dobrze. Dobra, tutaj właśnie a propos datków trzeba postawić bankomat, bo przecież jak mają tą kasę wyciągać? Dobra, jeden, drugi, trzeci. 3 powinny wystarczyć, gitara. Czy tutaj jakoś cena jest do ustawienia? O, proszę. Dobra, coś tutaj jest, niech tak będzie. Niech biorą kasę, to wszystko będzie gitara. Będziemy zarabiać na tym, że oni też kasę wyciągają, więc bardzo dobrze. Dobrze, co tutaj jeszcze? Jakieś ustawienie szczególne? Chyba nie. No dobra, tam sobie zbudowaliśmy takie miejsce jedno, a tutaj w rogu też bym coś postawił. Tylko jeszcze nie wiem co do końca. Dobrze, tu mamy jakieś różne rzeczy.
Sprawdźmy, o co chodzi z pożyczkami. To, no, w sumie pożyczki to już wiemy. Jedną mamy tutaj. Dobra, czyli tutaj jeszcze kasa jakoś nam płynie. To jest w porządku. Dobra. Cyk, spłacone. Czyli, że nie mamy już żadnego długu, więc gitara. Teraz już jakby działamy sami dla siebie. Bardzo dobrze. Tutaj mamy różne kampanie reklamowe. Jeśli się nie mylę, to w poprzednich grach, czyli w Zoo Tycoon, było tak, że jak się kupiło jakąś taką kampanię na przykład, to więcej osób przychodziło. Kampanie były różne, tak jak widzicie, tutaj też są różne. Są reklamy na płatkach śniadaniowych, w gazetach, kampania plakatowa. Tylko coś tutaj klikam i nic się nie dzieje z tym, więc może to się gdzieś... Chociaż tu jest, w rogu się pojawiło, że koszty miesięczne na reklamy. No dobra, może to będzie... Coś, o. A, jeszcze aktywnych kampanii. Dobra, jest, że dwie. Łączne wydatki na marketing, łączne... Dobra. To na razie musimy poczekać po prostu, aż jakiś zwrot z tego będzie. Zobaczymy, może więcej ludzi też będzie faktycznie przychodziło. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobrze, kolejna sprawa. O, tutaj się robi badanie właśnie nad misiami. Może jakieś nowe rzeczy dostaniemy dla misia. Co my tutaj mamy? No ta edukacja dalej na czerwono, widzę, że jest. Tamtych wykresów jeszcze nie do końca rozumiem. Dobra. Bilety są w porządku. Tu widzę, że jest w porządku. Ten raport mamy 3 gwiazdki. No dobra, musimy coś z tym jakoś poradzić. Co tu mamy? No dobra. Znowu jakieś... O, to jest to samo. Dobrze, lecimy dalej. Trzeba tutaj dobudować wszystko. Centrum handlowe. Tu mam jednego niedźwiedzia jeszcze w zanadrzu, ale na razie nie będziemy go używać. W sumie tak teraz sobie pomyślałem, że oprócz tego zwierzaka tutaj, którego będziemy mieli w tej zagrodzie, może postawimy tutaj też na jakieś takie żyjątka mniejsze. Tutaj mam jakieś żaby, pająki, mamy też jakiegoś tutaj węża, coś takiego. Ja bym w te żaby poszedł. Tutaj możemy adoptować je, zobaczymy. Może poszukamy, może jakąś lepszą płodność ma, albo coś takiego. Dobra, tu już jest kupione. I następne. Dobra. Myślę, że git. Tylko coś tutaj kupuję i to się mi chyba nie do końca kupiło, bo kupuję... Właśnie są te uroki. O, teraz się udało. Dobra, czyli naklikałem się kilka razy, ale kupiły się dwie na szczęście. No dobra, obie są samiczkami. To nie za bardzo nam tutaj... Dobra, trzeba samca jeszcze poszukać. Odświeżenie listy nic nie dało, znowu. Właśnie tak jak mówię, są te uroki bety, że jeszcze nie wszystko dobrze działa, nie wszystko dobrze funkcjonuje. No ale wiecie, jeszcze do premiery chwila, więc zdążą wszystko naprawić, tak myślę. Dobra, tu jest samiec. Dobrze, ale co teraz? Gdzie to postawić wszystko? To było gdzieś tutaj. O, o, ale kasy nie mamy na to, więc będzie cienko. O, myślę, że... O, tak, tu będzie idealne miejsce. Z takiej jednej, z drugiej strony można podejść. Ktoś akurat będzie szedł do łazienki, to też może sobie pooglądać zwierzaki przy okazji. Ale za mało funduszy. No dobra, trzeba jednak z tej pożyczki skorzystać. Bierzemy tę największą. Przyda się kasa na budowanie. No i szybko się zwróci, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jeszcze w pierwszym odcinku byliśmy bankrutami i kasa nam strasznie uciekała i było źle. No ale teraz widzę, że się już odbiliśmy od dna i jest bardzo dobrze. No dobra, pora tutaj poustawiać to wszystko. Trzeba te zwierzaki dodać. Cyk, są dodane. O, super. Czyli teraz to takie, to terrarium całe zmieniło się już takie dobre dla tego zwierzaka. Co tu mamy? Dobra, trzeba wezwać dozorcę, niech przyjdzie, sprawdzi wszystko co i jak. Sprawdźmy też w Zupedi, jak tutaj te zwierzaki, jakie opcje potrzebują. Gdzie to tu jest? Se poklikam przy okazji, zobaczycie inne zwie... O, dobra. Dobrze. Czyli tutaj żyje taka wilgotność i temperatura. Czy coś jeszcze tu musimy wiedzieć? Dobra, chyba nie. Dobra, no to zaczynamy tutaj. O, faktycznie jest ta temperatura i wilgotność. Trzeba zmienić na to, jak było w Zupedii. Dobra. I teraz wilgotność też trochę trzeba ją zmienić. O, już urośnie, super. Czyli temperatura już też spada.
Tam to rośnie. Idealnie. Dobra, teraz trzeba ustawić, żeby te ściany niektóre przykryć. Ale żeby nie były takim zwykłym przykryciem, to można też tutaj coś pokombinować z takimi, o, 3D jakby, czyli takie, wiecie, różne jakby skały, coś takiego. A to, do której jest ściana. O, to jest chyba ta z przodu. To nie. Dobra, to inaczej. Nie chcemy tego widoku. O, to jest widok na tą ścianę. Dobra, gitara. O, tu jest ta żaba. Faktycznie jest taka mała jak taka żabka. Ledwo ją, co widać jakby o stąd, ale tam, jak widać, ci goście ją widzą, więc jest w porządku. Dobra, co tutaj możemy jeszcze porobić? Może w końcu za to budowanie się weźmiemy, więc spróbuję obudować tutaj jakby to terrarium. Nie powinno być trudno. Znaczy, no, zwykle jest trudno z budowaniem tutaj, ale mam nadzieję, że obudowanie już takiej gotowej skrzynki będzie łatwiejsze. Dobra, tutaj mamy te takie dziwne ściany, ale czy... No, trochę mi nie pasuje to, że one zakrywają tą ścianę, której używamy. Dobra, tu mamy tą ścianę. Tylko to się coś tu źle obraca. O, coś takiego, ale żeby to się obróciło na bok. Którą opcję ja tu muszę zmienić? Sprawdźmy, czy to jest to. Mówię, budowanie w Planet Coaster i Planet Zoo jeszcze nie jest tym, co tak super umiem, ale widzę, że się nauczę. Dobra, czyli mamy już ścianę. Cyk i jeszcze jedna. Tylko ją trzeba obrócić. O. Tam się coś na dole nie pyknęło, ale no dobra, trudno. Dobra, kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba tutaj wyrównać ten dół, żeby on nie był taki ciemny, więc dobra, obrócę to jeszcze trochę. Tak, żeby było równo mniej więcej. Cyk, jedno. Drugie. Dobra. Tutaj to, o, widzicie, takie ciemne się zrobiło, a nie powinno być, bo z drugiej strony się zrobiło już tak normalnie, dobra. I cyk, jeszcze jedno. Te rogi też widzę, że jeszcze nie takie są, jak powinny być, no ale trudno. I cyk, kolejne. Ale widzę, że... O, krzywo postawiłem, bo tam trochę zostało. Muszę się to... O, dobra. I to muszę przesunąć, bo widocznie tam dałem za dużo. I cyk. No dobra, jest w miarę okej. Okay. O, czyli taki narożnik tutaj, ale on znowu mi się tak dziwnie obraca. O, matko. Co tu się dzieje? To nie. W żaden sposób nie damy tego rady. To też jest coś innego niż myślałem. Czyli dobra, jesteśmy skazani na to zakończenie. Tylko ono coś mi tutaj nie... O, dobra. Chyba jak przestawiłem to, to teraz powinno być... O, super. Czyli jest w porządku. Odwracamy raz. No i mamy super narożnik. Ale widzę, że to trochę wisi w powietrzu. No ale to nie widać tego. Nie wiadomo. Nikt tego nie widzi z daleka. O, stąd wszystko wygląda super. Dobra, tutaj trzeba znowu odwrócić. Cyk. Tutaj następne. O, klik kolejne. Tutaj musimy też zabudować tą całość zaraz. O, jeszcze tutaj na dół uderzę. O, jeszcze jednym. A żeby tak było, też pasowało. Dobra. Cyk. Gitara. O, i teraz widzę, że tutaj znalazłem takie długie. Nie musieliśmy budować tak po dwóch, tylko o, wystarczy takie jedno wrzucić, obrócić i to ciemne trzeba zakryć trochę jeszcze. Cyk. No i dobra, mamy powoli tutaj jakiś budynek powstaje. Jest dobrze póki co, słuchajcie. Jak na mnie i jak na budowanie w Planet Zoo, to jest bardzo dobrze póki co. Dobra, trzeba tutaj tę górę tutaj trochę wyrównać. Ja bym zrobił takie właśnie obudowanie. Czy nie chcę tego o jedną. O, właśnie takie obudowanie tego tutaj. Dobra, trzeba odwrócić, ale żeby to przyszło tu. O, super, dobra. W sumie nie wiem, jak to wygląda na filmie, bo ciężko to jest jakby oddać to, ale te wszystkie elementy przyciągają się do różnych miejsc. I to wcale nie jest tak łatwo je jakby tutaj sobie poustawiać, poukładać, bo one jakby automatycznie przylegają do różnych punktów. I tak jak widzieliście, że coś tutaj stawiam czy coś i jakby robię to krzywo, to właśnie przez to, że one są przyciągane do różnych takich, różnych, nie wiem, elementów, czegoś takiego. Więc muszę jeszcze wypracować, jak to zrobić, żeby to tak wszędzie nie latało. Dobra. O, to by było idealne, ale to się trochę boję, że to może wyjść. Ale zobaczmy. No właśnie, trochę wyszło. A gdyby to przesunąć trochę. O, tą strzałką. Dobra, cyk. Udało się, czy nie? Chyba nie widać tego aż tak. W sensie coś tam jest, coś tam przenika, ale to i tak tam było ciemno. Dobra, czyli teraz jakieś kwiatki wrzucimy tutaj, cyk. To będzie taki właśnie budynek, nie wiem, że na dole jest, wiecie, jakieś żaby, są coś takiego, a na górze widać, że no, jakieś kwiatki sobie rosną.
Dobra, jeszcze taki. No wiecie, i tak to lepiej wygląda niż taka sama buda, nie? Oszklone. Jakiś taki kwiat jeszcze inny, żeby, o, żeby było tak jakoś bardziej różnorodnie. No już jest tak w miarę okej, okay, myślę. Jeszcze tą puchę musimy położyć za chwilę, ale najpierw edukację. Gdzie by to tu pasowało? I to znowu, to jest kolejny obiekt, który tak przylega. On jakby sam ciągnie go do niektórych tutaj punktów. To by można było umieścić właściwie tutaj. Tu jedno. Tu drugie. O, za oknem słyszę, że ktoś z supermotorem przyjechał. Na pewno to usłyszeliście też pewnie. Zobaczymy. Dobra, tutaj trzeba jeszcze zmienić to, żeby to było edukowanie o tej żabie. O, już zaczęło grać, super. Tu trochę to przesuniemy w tę stronę, trochę w tę stronę. Będzie taki niby wbudowany w tę kolumnę tutaj. Dobra, chyba tak będzie ok. Jeszcze może trochę... O nie, i teraz coś mi tu cofnąłem i mi wyszło. O matko. Dobra, jeszcze raz. Tu, tu. Dobra, i mamy głośnik, który jest wbudowany w kolumnę. Dobra, gość już gada. Możemy zmienić kolor, żeby to było podobne tutaj. Dobra, gdzie tu to jest? Coś takiego. Może ten? Akceptuj. No dobra, będzie takie coś tam. O, stąd już mniej to widać. Może być. Dobra, gdzie tu jest? O, tutaj nie ma? O, czyli na ekranie nie możemy wyświetlać tej żaby. Ma to ciekawe w sumie. Czyli jakby słychać o czym, że on mówi o tej żabie, ale nie można tego zrobić w taki sposób, że tego nie widać. Dobra. Co tu się dzieje? Musimy też to usunąć, tylko dobra, o klik, usunięte, dobra. Gitara, czyli jednak bez ekranów trzeba się obyć. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, przychodzą, robią fotki. Co tu można postawić? Właśnie mówiłem, ta puszka z kasą, no kurde. Tyle ludzi tu się kręci, to powinni kasę zostawić. O, i tutaj idealnie. I możemy też zmienić jej kolor, tak? Więc zmieńmy na kolor taki, jak ma ta żaba. Więc tutaj, o, widzicie? Ładnie wygląda. Jest git. Ludzie sobie chodzą, przychodzą, tam sobie łażą i przy okazji sobie przychodzą tutaj do naszego miejsca z żabkami. Jak to wygląda tutaj? Dobra, coś z tymi misiami się dzieje, czy nie? Dobra, to wszystko jest w porządku. Pływają sobie, jest git. Tylko czemu ta zabawka jest na środku wody? O co tutaj chodzi? Ona tam wpadła, czy oni ją poprzynosili? Więc musimy to zobaczyć, o co tutaj... Ale sobie pływa, aż zrobię fotkę. Dobra. Widać tylko nos i uszy, które sobie po prostu dryfują nad wodą, która w sumie już trochę brudna jest, z tego co widzę. Się wybrudziła. Robienie fotek jest trochę czasami trudne. O, to będzie fajnie wyglądało. Może na miniaturkę, może coś takiego, ale to zobaczymy. Dobra, wróćmy tutaj do tematu. Czemu woda jest brudna i czemu zabawka sobie uciekła? Sprawdźmy to, trzeba zbadać. O co tutaj chodzi? Dobra, on tu sobie wychodzi. Tutaj jest niedźwiedzica. I sobie stoi i nic nie robi. Co tu się dzieje? Dobra, tu jest na czerwono. Trzeba wezwać. Wezwijmy tutaj tego dozorcy, niech przyjdzie, zobaczy o co chodzi. Może trzeba coś posprzątać, coś takiego. Mi się wydaje, że tu chodzi o tą wodę tutaj, że one... Tylko tutaj nie ma opcji jakiegoś kolorowania tej wody. Zobaczcie, o, usunęliśmy wodę i ta zabawka wpadła, super. Czyli to taka jakby fizyka dobrze działa, tak? Że coś pływało na wodzie, teraz się usunęło. O, widzicie, jak damy już nową wodę, to ona już jest czysta. Czyli ta woda z czasem najwyraźniej się brudzi. Dobra, co my tutaj mamy? Możemy zmieniać takie rzeczy. No okej. Okay. Czyli jak teraz dam, to będzie inna, tak? A, czyli to będzie taka błotna i tak dalej. Dobra, czyli chodzi o to pewnie, że są różne rodzaje zwierząt, które lubią różny rodzaj wody. Damy tutaj im na razie czystą wodę, niech mają. Ta zabawka sobie pływa. Miś sobie śpi. Ma wyciągnie... O, ten sobie siedzi. O, zobaczę, może to będzie na miniaturkę, dobre. Tutaj miś sobie siedzi. Cyknę fotkę i będziemy mieli... O, już poszedł spać. Widać tylko właśnie wyciągnięte nogi, ogon. Dobra. Tutaj to sobie misiek śpi kolejny.
O matko, mógłbym tak patrzeć na te zwierzaki dzień i noc, słuchajcie, bo naprawdę są tak dobrze zrobione, wszystko tak fajnie wygląda. Tylko nie mogę tak odwrócić, żeby to tak ładnie wyglądało teraz jeszcze. No dobra, musimy zadowolić się tym, jak tutaj to jest. Wróćmy powoli. O, to sobie tak. No dobra. Z jednej strony to jest błąd, ale z drugiej, no teoretycznie przez te szpary mógłby wyciągnąć ten nosek i łapy. No ale dobra. O, udało się. Mamy research completed, czyli mamy już tutaj badania związane z misiami. Wrzuciłem kolejne, niech tu się dzieją jakieś rzeczy. Tak dla przypomnienia, te badania są po to, żebyśmy mogli zobaczyć nowe rzeczy, nowe przedmioty dla naszych zwierząt. Proszę bardzo, tu się coś nowego pojawiło. Czy nie? Sprawdźmy. To nie, chyba tutaj chyba chodziło o to, że ta edukacja się zbadała i coś nowego. Czyli żadne nowe przedmioty nie. W tym pierwszym poziomie dostaliśmy przedmioty. W trzecim nie wiem, co tam się bada, bo jest błąd, który zauważyłem, że nie pokazują się podpowiedzi przy tych ikonkach. Jakby nie wiemy, co tam się dzieje, nie wiem, o co chodzi. Trzeba się podomyślać, że te ikonki coś znaczą. Dobra, te pawie tutaj coś tutaj wołają i sobie chodzą. Tam widzimy małego. Ten mniejszy sobie coś tutaj zjada. No dobra, słuchajcie, ja myślę, że to jest dobry moment na to, żeby tutaj wprowadzić drugiego zwierzaka już. No bo tak, misie mamy, misie sobie dobrze radzą. Pawie też, tutaj wszystko u nich jest w porządku. Tutaj, jak widzicie, żaba też jest. O, widzicie, ludzie sobie stoją, robią fotki tym żabom. Wszystko jest w porządku, więc myślę, że tutaj jest gicior. O, ludzie są zadowoleni. Mam już 141 dolarów w tej puszce. Możemy jej zmienić kolor po prostu, chociaż żeby były takie jak te żaby, bo wcześniej miałem to zrobić, ale te misie, kurczę, odwróciły moją uwagę. O, tamta żaba była taka czarno-pomarańczowa. Trochę taki tygrysi kolor to jest w sumie. Może to jest jakaś żaba tygrysia, może tak jakoś się potocznie nazywa. Dobra. Myślę, że to tyle w tym odcinku, słuchajcie. Zbudowaliśmy wybieg, no wybieg to dużo powiedziane, no ale zbudowaliśmy tutaj miejsce dla naszych żab w takim terrarium specjalnym. O, kasa rośnie cały czas, czyli ludziom się to podoba. Żabom też jest dobrze z tego, co widziałem. Mamy te, w sumie takie pierwsze dobre budowanie za sobą w Planet Zoo. No i zobaczymy, co będzie w kolejnym odcinku. A kolejny odcinek będzie już ostatnim z bety Planet Zoo, więc serdecznie Was zapraszam, bo tam zaadoptujemy nowego zwierzaka i skończymy budowanie kolejnego wybiegu. Także zapraszam Was do grupy Kryształowa Paczka, gdzie możemy wspólnie porozmawiać o różnych grach. Link do grupy znajdziecie w opisie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o pozostawieniu łapki w górę i subskrybowaniu kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!